5 lipca wspominamy świętego Antoniego Marię Zakarię, prezbitera i zakonnika. Antoni urodził się w Kremonie w grudniu 1502 roku. W kilka miesięcy po urodzeniu stracił ojca. Pozostał jednak pod czułą opieką matki, która owdowiała, mając zaledwie 18 lat. Po ukończeniu miejscowych szkół Antoni udał się do Padwy, gdzie studia medyczne ukończył doktoratem. Studiował tam także filozofię. Potem powrócił do Kremony i jako człowiek świecki zajął się katechizacją ubogiej młodzieży przy kościele świętego Witalisa, który stał obok rodzinnego pałacu Zakariów. Równocześnie pracował intensywnie nad własnym uświęceniem. Pod kierunkiem dominikanów podjął studia teologiczne, zajął się biblistyką, patrologią i zgłębianiem pism doktorów Kościoła, a szczególnie świętego Tomasza z Akwinu. W roku 1528 lub w styczniu 1529 roku przyjął święcenia kapłańskie. Nadal pozostawał w bliskim kontakcie z dominikanami. Z tego zakonu wybrał swojego nowego kierownika duchowego. Z nim i z poznaną przez niego hrabiną Ludowicą Terelli w roku 1531 udał się do Mediolanu i dołączył do oratorium Wielkiej Mądrości, które założyła przy klasztorze sióstr augustianek Archangelina Pani Giarola. Po jej śmierci bractwo zaczęło upadać. Pod kierunkiem Antoniego nabrało ono nowego rozmachu. Co więcej, przerodziło się w 3 rodziny zakonne, które poświęcił on świętemu Pawłowi Apostołowi. Synowie świętego Pawła, zatwierdzeni przez Rzym pod nazwą kleryków regularnych świętego Pawła Ściętego, zakon żeński aniołów świętego Pawła Nawróconego i ludzi świeckich, mężów pobożnych świętego Pawła. Największą sławą okrył Antoniego zakon męski, który od kościoła świętego Barnaby, przy którym został założony, otrzymał popularną nazwę Barnabitów. Zakon zatwierdził papież Klemens VII w 1535 roku. Zakon żeński otrzymał zatwierdzenie od papieża Pawła III w roku 1543. Siostry zwano popularnie Barnabitkami. Związek trzeci, który by można nazwać trzecim zakonem Barnabitów, czy raczej tercjarzami, miał za zadanie mobilizować ludzi świeckich, żyjących w rodzinach, do akcji apostolskich. Na tamte czasy wspólnota składająca się z zakonników, zakonnic i ludzi świeckich była czymś bardzo nowatorskim i nie była powszechnie akceptowana. Następne lata Antoni spędził w Mediolanie, gdzie zakładał domy swoich instytucji. Wspierał go biskup Mediolanu, święty Karol Borromeusz, z którym napisał regułę do swojego zgromadzenia. Aby zachęcić ludność Mediolanu do nawrócenia, zorganizował akt publicznej pokuty. Na czele pokutników szli jego duchowi synowie i córki. To podziałało pozytywnie na lud, który licznie włączył się do tej praktyki publicznego zadośćuczynienia Bogu za masowe odstępstwa od wiary. Znaleźli się jednak tacy, którzy upatrywali w tej praktyce wynaturzenie ascezy chrześcijańskiej, a nawet objawy herezji. Odbyły się w Rzymie 2 procesy, z których Antoni wyszedł obronną ręką. Dla ożywienia ducha religijnego Antoni wprowadził praktykę 15 piątków. Na dźwięk dzwonów o godzinie, w której Pan Jezus poniósł śmierć, w kościołach zbierał się lud. Tam odbywało się nabożeństwo z kazaniem pasyjnym. Pragnieniem Antoniego było, aby wiernym stale przypominać, jaką ceną zostali odkupieni i aby według tego kształtowali swoje życie chrześcijańskie. Dlatego też nabożeństwa te były połączone ze spowiedzią. Antoni wyróżniał się także szczególnym nabożeństwem do Eucharystii. Wbrew przyjętemu i zakorzenionemu wtedy zwyczajowi zachęcał wiernych do częstej, a nawet codziennej komunii świętej. Była to nowość bardzo śmiała, gdyż w tamtych czasach komunię świętą przyjmowaną co tydzień ganiano jako zbyt częstą. Antoniemu przypisuje się również wprowadzenie 40-godzinnego nabożeństwa adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w monstrancji. Wyniszczony pracą apostolską, zmarł w opinii świętości w Kremonie, w domu swojej matki,
5 lipca 1539 roku, w wieku zaledwie 37 lat. Jego ciało pochowano w Mediolanie, w kościele świętego Pawła, należącym do Barnabitów. W roku 1891 przeniesiono je do kościoła świętego Barnaby. Do dziś gromadzi się przy jego grobie wielu pielgrzymów. Kanonizacja Antoniego odbyła się dopiero 27 maja 1897 roku. Dokonał jej papież Leon XIII. W ikonografii święty Antoni przedstawiany jest między innymi w towarzystwie świętego Pawła Apostoła, do którego miał szczególne nabożeństwo. Bywa ukazywany z monstrancją w ręku, niekiedy trzyma krzyż, jako znak jego wielkiej czci ku męce pańskiej, albo lilię, ponieważ nazywano go aniołem w ludzkim ciele. Jego atrybutami są hostia, kielich i lilia. Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu świętego Pawła Apostoła posiadali przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, którym obdarzony święty Antoni Maria niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.